proszę Państwa, trzecia bramka widzi w powietrzu. Idzie środkiem Kowalczyk, ale tam dośrodkowanie do Cysio jest Kowalczyk. Teraz. Proszę Państwa, teraz wracamy do piłki ligowej. Tradycyjnie razem z dziennikarzami tygodnika Piłka Nożna podsumowujemy każdy kolejny miesiąc ligowego sezonu. Pora na zaprezentowanie laureatów września. Oto naszym zdaniem trener września Ryszard Polak. W ten sposób doceniamy to, co szkoleniowiec z Łodzi uczynił we wrześniu z olsztyńską drużyną. Bardzo dobra seria i wysoka pozycja w Ekstraklasie. Piłkarzem września uznaliśmy Leszka Pisza, kapitana stołecznej Legii. To konsekwencja znakomitych występów w lidze i wspaniałego meczu zwycięskiego z Rosenborgiem w Lidze Mistrzów. I 11 września w bramce Woźniak, przed nim Janus, następnie Węgrzyn, Jóźwiak, Wyciszkiewicz, Kucz, Pisz, Kaczmarczyk i w ataku Adamczyk, Koniarek i Tetech. Trzech piłkarzy Widzewa, dwóch graczy GKS-u Katowice, dwóch graczy Legii i dwóch Olimpii. A teraz wybieramy bramkę września. Oto propozycje, Państwa propozycje, bo Państwo wybierali kolejne bramki, kolejek. Oto bramka numer 1, Olgierd Moskalewicz z Pogoni Szczecin, 0725201. Bramka numer 2, też piłkarza ze Szczecina, Roberta Dymkowskiego, telefon 0725202. Bramka numer 3, Leszek Pisz z Legii, telefon 0725203. Cena jednego połączenia jednakowa dla całego kraju, 29 groszy plus VAT. Bramka numer 4, Cezary Kucharski z Legii, 0725204. I wreszcie piąta bramka, Marek Koniarek z Widzewa, 0725205. Serdecznie zapraszam do udziału w naszym plebiscycie. Proszę dzwonić przez cały tydzień. Rozstrzygnięcie konkursu w następnym golu w przyszły poniedziałek. Proszę Państwa, jednym z elementów ubarwiających ligowe rozgrywki w każdym chyba kraju jest statystyka. Powstają nawet zrzeszenia osób zajmujących się właśnie piłkarską statystyką, a statystyczne ciekawostki są czymś, czemu warto poświęcić trochę czasu, gdy akurat jest przerwa w rozgrywkach. Dziś kilka ciekawostek, które prezentujemy dzięki mozolnej pracy naszego redakcyjnego kolegi Wojciecha Frączka. Oto pierwsza ciekawostka. Otóż w pierwszej kolejce nowego sezonu padła bramka numer 30 tysięcy w ligowych rozgrywkach w naszym kraju. Tylko która to była bramka? Okazało się, że miała to być 11 bramka tej kolejki, a Mieczysław Agafon i Sławomir Wojciechowski strzelili bramki w tej samej minucie pierwszej kolejki. Może Państwo to rozstrzygną. Rekordy ligi. W kolejnych zwycięstwach na wyjeździe, 5 kolejnych sukcesów na boisku rywali zespołów Stali Mielec i Lecha Poznań. Widzew goni ten rekord, na razie ma 3 zwycięstwa kolejne na wyjeździe i w najbliższej kolejce zagra w Katowicach. Kolejny rekord ligi, kolejne mecze bez wygranej, Igloopol Dębica, 21 z rzędu, Siarka Tarnobrzeg w tej chwili już 19, ale bierzemy pod uwagę także, tak jak to się zwykło brać pod uwagę w statystykach ligowych, także sezon poprzedni pierwszoligowy, kiedy Siarka grała w Ekstraklasie. Wreszcie kolejne mecze bez zwycięstwa u siebie. Tu aż 3 rekordzistów, Krakowia, Polonia, Bytom i Zagłębie Sosnowiec. 12 meczów u siebie bez wygranej. Siarka w tych właśnie dwóch wcześniej wspomnianych kolejnych sezonach 10 spotkań z rzędu u siebie bez wygranej, też blisko tego dosyć przykrego rekordu. W 11 kolejkach naszej Ekstraklasy jedynie właśnie Siarka Tarnobrzeg nie potrafiła odnieść zwycięstwa. Niewiele lepiej spisują się pozostałe beniaminki. Amika Wronki, Śląsk Wrocław i GKS Bełchatów też znajdują się w piątce zamykającej tabelę. Ale czy tylko u nas nowicjuszom wiedzie się tak źle? We Francji beniaminek z Guingamp jest obecnie 6, drugi nowy w elicie zespół Genião, 4 od końca, a w tamtejszej pierwszej lidze nie ma już drużyn bez zwycięstwa. W angielskiej Carling Premiership Middlesbrough zajmuje 7 miejsce, zaś drugi nowicjusz Bolton przedostatnie.
Bez wygranej pozostaje tylko zamykający tabelę Manchester City. Nieźle niedawni drugoligowcy spisują się we włoskiej Serie A. Udinese 7 miejsce, Vicenza 9, Atalanta Bergamo 10. Nieco odstaje od nich Piacenza, 16 w tabeli, a zamykające ją drużyny Cremonese i Padowy do tej pory wyłącznie remisowały bądź przegrywały. Świetnie w niemieckiej Bundeslidze poczyna sobie zajmujący trzecią lokatę Beniaminek Hansa Rostock. Sankt Pauli Hamburg jest 9, a Fortuna Düsseldorf 11. Nie zdołał jeszcze wygrać jedynie przedostatni w stawce Hamburger SV. Wyjątkową solidarność wykazują nowe zespoły ekstraklasy Hiszpanii. Merida, Rayo Vallecano Madryt oraz Salamanca. Do wczoraj okupowały trzy ostatnie pozycje w Primera Division, przy czym Merida i Salamanca wciąż czekały na pierwsze w tym sezonie zwycięstwa. Doczekała się Salamanca głównie dzięki trzem golom pozyskanego z Deportivo La Coruña. Napastnika Claudio pokonała na wyjeździe Rayo Vallecano 4-1 i z ostatniego miejsca przesunęła się na czwarte od końca. A w następny poniedziałek magazyn piłkarski Gol o stałej porze 16:30, program drugi. Zapraszam, do zobaczenia.